Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na czwartym już spotkaniu w tegorocznym cyklu w ramach przygotowań do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa jasnogórskiego, na którą wciąż czekamy, no ale czekamy już teraz w zupełnie innych nastrojach, z wielką radością po ogłoszeniu bardzo konkretnej daty wyznaczonej na 12 września. Nasze rozważania w tym roku skupione są wokół milenijnego aktu oddania w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego z 3 maja 1966 roku. Dzisiaj mówimy i rozważamy złożenie milenijnego aktu oddania przez księdza prymasa Wyszyńskiego i polskich biskupów za wolność Kościoła. Więc główną tematyką to będzie pochylenie się nad wolnością. Ja będę mówić dzisiaj szczególnie dużo o takiej wolności wewnętrznej, do której wychowywał nas ksiądz prymas, a tak naprawdę tej wolności nie mieliśmy. On upominał się bardzo mocno o prawa osoby ludzkiej, prawa rodziny, o prawa społeczne, ale zawsze w kontekście tego, żeby drugi człowiek mógł w wolny sposób żyć w Polsce, w wolnej Polsce, w swojej ojczyźnie, w takiej, w której rozwijana jest kultura narodowa, w oparciu również o wartości chrześcijańskie. 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze Episkopat Polski dokonał aktu wydania naszego narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. No dzisiaj zostałem zaproszony na to spotkanie w kontekście jednego tematu, wolności w nauczaniu księdza prymasa i wokół tego pojęcia chciałem osnuć parę uwag, bo oczywiście wydaje się ono dzisiaj szczególnie ważne, jak wolność może być nadużywana. O tym prymas mówił w sposób, powiedziałbym, wyjątkowo wnikliwy i wart właśnie dzisiaj przywołania, bo te wyzwania, z którymi on się mierzył, choć wydają się dalekie, 50-60 lat temu nie było internetu, nie było komputerów w każdym domu, czy telefonu w każdej ręce młodego człowieka, czasem nawet dziecka, a jednak możliwości nadużywania wolności były zawsze. I to właśnie o tym, jak dobrze używać wolności, to przesłanie prymasa. Myślę, że warto przytoczyć, nawet bez nazywania po imieniu, bardzo wielu przykładów tego, jak źle wolność jest wykorzystywana w Polsce dzisiejszej, bo to widzimy, nie używając tutaj określenia naszego pierwszego encyklopedysty z XVIII wieku, koniaki jest, każdy widzi, to znaczy ta wolność polska w roku 2021, jaka jest, jak jest nadużywana brutalnie, no to każdy widzi i chyba nie potrzeba długo się nad tym rozwodzić. Trzeba przypomnieć, na czym prawdziwa wolność polega. Tworzą ten kontekst, w jakim powstał ten akt oddania, jako potrzeba chwili, tak można powiedzieć, ale tak jakby ta chwila ciągle trwa, ponieważ czas nie stoi w miejscu i właściwie ten akt, można powiedzieć, że jest ponadczasowy. Dlatego właśnie do niego też wracamy, dlatego się nad nim pochylamy, żeby go umieć zastosować do dzisiaj, go właściwie umieć zrozumieć, przyjąć i w nim się odnaleźć też osobiście, oddając się w niewolę Matce Bożej. No, my pracujemy, co może, robimy, co możemy, żeby dać świadectwo o jego wspaniałej osobie, osobie, która jako człowiek odegrała ogromną rolę w naszej ojczyźnie, jako obywatel Polski to jest też. No i człowiek, który o którym można mówić w tym dużym C, który pokazał swoją osobą wielką walkę wewnętrzną, żeby móc zachować pokój serca, żeby móc miłować w trudnych warunkach, w wielkich przeszkodach, które miały miejsce. Oddając Kościół w macierzyńską niewolę Matce Bożej, prymas Wyszyński i biskupi polscy oddali siebie i wszystkie kolejne pokolenia na wieczność.
w niewolę Jezusowi Chrystusowi. Zwrócę tu uwagę, podkreślę jeszcze raz dosyć ważną rzecz. W niewolę Jezusowi Chrystusowi. Nabożeństwo do Matki Bożej zawsze kieruje do Chrystusa, a ten fakt rodzi kolejne zobowiązania. Od początku swojej posługi biskupiej i prymasowskiej jako człowiek 40-kilkuletni przyjął ten ton ojcowski. Zwracał się do wiernych zawsze jak do dzieci. Nie w takim znaczeniu pogłaskać po główce i poklepać protekcjonalnie, tylko właśnie z miłością ojcowską i jednocześnie z odpowiedzialnością za tę wspólnotę, w pewnym sensie rodzinną wspólnotę. I to odtworzenie tego ducha rodzinnej wspólnoty, odpowiedzialnej, w której czujemy, że mamy ojca, że nie jesteśmy porzuceni, że nie musimy się rozproszyć, ale możemy się zejść w jednym domu, polskim narodzie, bo te pojęcia były szczególnie bliskie księdzu prymasowi. Wydaje mi się czymś, co jest nam bardzo potrzebne i co ma szansę właśnie ta uroczystość przywołać na nowo. Polska wolność, ale jaka? To jest pytanie, które zadaje wielka literatura romantyczna i które w jakiś sposób ożywiło przynajmniej część debaty, kultury, doświadczenia, pokoleń właśnie Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły. Pokoleń, które walczą potem skutecznie, nie tylko z bronią w ręku, ale właśnie walczą tą, powiedziałbym, wielką rekonkwistą wolności chrześcijańskiej, jakiej dokonują dwaj tytani, czyli ksiądz prymas Wyszyński i Karol Wojtyła, czy też prowadzą ją, bo przecież nie sami we dwóch tego dokonali, ale poprowadzili tę walkę do pewnego, powiedziałbym, etapowego zwycięstwa, bo nie ma końcowego zwycięstwa tu na tej ziemi. Trzeba tej wolności bronić. I nawet jeśli jest się w więzieniu człowiekiem uwięzionym, tak jak on w Komańczy, to jednocześnie mam prawo bronić tej mojej wolności wewnętrznej i jestem w stanie ją zachować.